Siema, zobaczcie, jaką mam fajną furę. Haha, nubęczkusy. Co u was? Co nazywasz fajną furą? No zobacz, jaki super, patrz, to jest największa sportowa fura. Co ty kupiłeś w Ikei do przewożenia mebli to, czy co? Co ty gadasz? Zobacz, jaki mam piękny strój Pringlesa. Co? Co mnie wyzywasz, Pringlesie? Mój dziadek ma lepszą furę niż to coś. No to patrz to, patrz, kiedy jest szybko, to dawaj, ścigamy się, nubku. No dawaj. Kurde, źle wsiadłem. Dobra. Dawaj, nubie. Tam jesteś nubem. Ścigamy. Stawiaj się. Gdzie? Ok, ale dokąd? Ale nubencji. Prosto. Beka. Coś ci nie idzie, nubeczku. No, nubeczku, zaraz zobaczysz, jak mnie idzie. Wyskoczyłem na rampę. O nie. No. No i essa z tobą, nubencjuszu. Ha, ale z niego bambik. Ha, ha. On jest naprawdę. No, nie zesam się. No to gdzie jesteś? O kurde. Nie, nie wyprzedzasz mnie. Spierdzielaj. Jedziemy prosto, bocie. Okej. Okay. Teraz zobaczę. Teraz piję lepszą furę. Co tam, nubeczku? O, już cię widzę. Właśnie cię wyprzedziłem. No, no. Twoje auto jest mega nubowskie. Nara. No, nara. Ała, wypadłem z paru. No i co teraz? Kurde, przegrałem z nim wyścig. Wsiadam do mojej lepszej fury. Ha. Kurde. Ale to jest... Jejku, gdzie ja wypadłem? Dobra, wracam do domu. Będę taksówką. Będę taksi boskiem. Dobra, mam mój pierwszy klient. Dzień dobry, proszę wsiadać. Już wsiadam. Nie, tutaj do tyłu można wsiadać, jak pan chce. Mam do tego wsiadać. Proszę wsiadać. Proszę pana. Gdzie pana zawieźć? To śmierdzi szczurem, niech pan mnie zawiezie do kasyna. Dobrze, gdzie jest kasyno? Co? Sam musi pan to wiedzieć. Pan jest taksówkarzem, nie ja. Tu nie ma kasyna w tym mieście. Co pan gada? Niech pan sprawdzi na nawigacji. No tak, zapomniałem. Nie stać pana w tym aucie. Ale co z tego? No wieź mnie do kasyna. Dobra, wiozę pana do kasyna. Mogę, żebym wiedział, gdzie to jest. Tu jest jakieś fioletowe światło. Ja nie wiem. Hotel jakiś? Może tutaj, do tego hotela, co? No dobra, tam też jest kasyno. Ale to jest zamknięte. No proszę pana, też jest otwarte. O, chyba tu jest kasyno. Tu jest kasyno, proszę się zatrzymać. Dobrze, już pana tutaj jest parking z drugiej strony, to ja jadę na ten parking. O, jejku, przepraszam. On nie umie jeździć. Nie no, spokojnie, żywy pan dojedzie. Za mało można dostać tu. No tak, no, można, ale... Tam, nieważne. No proszę pana, proszę nie wjeżdżać w ścianę. Ale jeszcze nie zdałem prawo jazdy. To jakim prawem? Uważam pana na policję zaraz. Nie może pan. Dobra, wysiadaj pan, niech da pan hajs tylko. Ile się należy? No nie wiem, należy się 10, a może pan dać napiwek, jeśli no pan chce. No to małe, nie płacę ci. O nie, muszę cię gonić teraz! O nie, co to jest za zbir? Nie zapłacę ci za ten przejazd. Dobra, karkałancie. Już cię gonię, zgłoszę cię na policję. No proszę pana, nie należy się panu nic. Pan mi powinien odszkodowanie za to zapłacić bardziej. Za co? Przecież pan żyje, nic się panu nie stało. Ale czemu to jest ściana? Nie, głup. Nie, moje taksi się rozwaliło. O nie. Nie, co ja teraz zrobię? Kurde. Chyba muszę iść na nogach kupić nowe.
Dobra, przejdę się trochę chociaż. Kurde, gdzie to jest? Jezu, pochodzę sobie trochę po tym mieście. Dobra, dzwonię po taksówkę. Okej, już jestem na miejscu. Wchodzę kupić sobie jakieś nowe auto. Zobaczmy, jakieś auto na taksówkę, dobre. Kurde. Jakiś bus może. No nic tu nie ma praktycznie. Jezu, co ja teraz zrobię, jak ja nie będę miał taksi? Moje się oczywiście zniszczyło. Będę musiał jakoś upgrade'nąć moje taksi. Pana taksi jedzie, pana. Co pan tam gada? Ja sobie muszę kupić nowe taksi, bo zniszczyło się moje stare taksi. Niestety to takie psykre. Dobra, kupię jakieś luksusowe, żeby nie było. O, takie, jakieś lepsze chociaż. Nice. Dobra, 70 tysięcy poszło tylko. To takie przykre. Niestety moje stare taksi. Ma umrę zaraz. Moje taksi. Dobra, ale mam nowe, no. Pana, czemu kupiłeś to same auto? Widzisz, pan nie ma firmy, ja mam dobrze prosperującą firmę. Ale takie taksi jeżdżą po mieście, proszę się nie odzywać. Wszyscy moi klienci są zadowoleni. Moi też będą. Dawaj. Teraz mam przeciwnika, który ma takie same auto. Klienta. Nie mamy klientów. Ja mam tego hydranta, a ty nie masz żadnych. Nie, ja mam znak stop. No to dawaj, jak jesteś taki. Czekaj, muszę sobie najpierw wydać znak taksi, żeby ludzie wiedzieli, że to taksi. Jakby to zrobić? Licencji plate US. Taksi, taksi. Jakby to zrobić, żeby to wyglądało jak taksi? Nie da się, dobra, niech to będzie moje taksi. No i gdzie jesteś, Nubencjuszku? Tutaj. Dobra, to jadę, zawiozę mojego klienta. No, nie zawiezie pan nic. Zawiozę. To szybciej. Co jest? Jak to? Właśnie nie idzie to auto twoje. Gdzie pan pojechał? No tam, gdzie mój klient chce pojechać. Proszę pana. Ja mam szczęście, bo mój klient chce jechać bliżej. Nubencjuszku. Ja dowiozłem go. Bo no. Mój chciał dojechać do niebieskiego znaku skrętu. A mój już jest w domu dawno temu. Zanim jeszcze go wziąłem do auta, on już był w domu. Pana firma jest silnikiem, proszę siadać do tego taksu. Ja nawet firmy nie mam. Jego taksi ma silnik V1. A ja nawet firmy nie mam, proszę pana. Nie masz klientów. Nie mam firmy. Dobra, niedługo będzie mój klient. Rozbiłem moje auto! 130 tysięcy poszło w błoto! O nie, ale co się panu stało? Gdzie pan jest? Mogę pana zawieźć gdzieś. Dzwonię po taksi i jestem pod jakimś domem. O, jest pan pod skupnem nieruchomości? Nie chcę kupić nieruchomości, wzywam taksi. Dobrze, już mam pana lokalizację. Dzień dobry, proszę wsiadać. Mam bardzo luksusowe auto. Gdzie pana zawieźć? Gruz, niech pan zawiezie mnie na... Zabiorę pana może na Laguna Hayes, tam gdzie są... Wiedzie do latarni na parking. Do jakiej latarni? Niech pan mnie zawiezie do latarni. No dobrze!
Tylko gdzie tu jest latarnia? Nie obchodzi mnie, że pan nie wie, gdzie to. Dobra, już pana zawożę. To sobie trochę sobie pojeździmy. Nie, pan mnie zawiedzie do hotelu. Dobrze, już pana zawożę do hotelu. No co pan robi? No co, można chyba sobie podriftować troszkę. Czemu pan ma awaryjne włączone? Nie wiem. Wysiadam. Jak to wyłączyć? Płacę panu $0.5. Za co? Jak wyłączyć to? Nie obchodzi mnie to. Płacę panu $0.5. Halo! Pomocy! Światło mi się zepsuły! Okej, naprawię się. Do hotelu. Zawiozłem pana do hotelu! No muszę tam wejść. Co to jest za auto? Kiedy? To jest mój demon prędkości. No tak, mogłem się spodziewać. Lepiej z nim nie zadzierać. Z kim? Z moim demonem prędkości. No, mega demon prędkości. Wie pan co, chyba idę wynająć dom. Dobrze, dobrze, kto pytał? A ja moje auto zrobię bardzo taksiwujące. Dobra, idę kupić nowe auto. Zobaczy pan. Jeszcze się pan zesra. Kto pytał? Jo. Pani mama. Zginiesz. Ha, ha, ha. Co pan pier... Ja nic nie pierdzielę. To pan pierdzieli. Dobra, dobra, już się tam nie udzielę. Nigdy będzie miał lepszy taksi ode mnie. Pierdzielaj pan. Ja sam spierdzielaj. Auto, więc niech pan se uważa lepiej. No to pan zobaczy zaraz. Kupiłem... Co ja sobie kupię? Kupiłem Nefkara. Chyba Nesebusa. Jeszcze pan pożałuje. Ja pożałuję. No chyba pan. Jeszcze pana dzieci nie po... Co? Bóg panu to odda w dzieciach. Kto pytał? Nikt nie musiał. Ktoś się siusiał. No. Lecz. Proszę, nie szczekaj. Na nim pysk. O, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś. Powiedziałem, ale z ciebie bujdak. Nie, chciałem skulbusa. Ale z ciebie langusta. Co to jest? Co jest na nazwę? Gdzie jesteś, bo kupiłem swojego nowego prosiaka. Wiesz co? Kto pitał? Kupiłem nowego prosiaka. Mhm. Gdzie pan jest? Kupuję auto. To dawaj pan wyścig. No. Nie popatrz się pan. Dawaj pan Rush Hour Race. Zastanowię się nad tą decyzją. Dawaj. No, najpierw kupię jakąś porządną taksówkę.
Albo nie, ja mam lepszą taksówkę. Dużo lepszą niż pana. Zobaczy pan. Jaki wysik chce pan? Rashour. Rashour. Kupiłem sobie prosowskie auto. O, super, super. Moje jest droższe. Na mnie nie jest oklejane. Nie miało 35 wypadków jak pana używane. Co pan gada? Co? Mirek płakał, jak sprzedawał. Co to za bociki tam z tyłu się zdrespiły? Ej, ale... Ale przecież... Ej. Ej. Ej, bo my tego chyba przegramy. Spierdziele. Co to jest? Nie. A, rozgrąbałem się w drzewo. A. Dlaczego zawsze boty muszą psuć nam wyścig? Nie wiem, bo są nupskami. Dlaczego ten bot ma auto za 7 milionów? Bo jest nupkiem. Ej, bo jeden się wywalił. Ja wypadłem gdzieś. Ha, więc ja proszę pana, mówiłem, że pana auto rozpadnie się. Jestem drugi, a nie trzeci. Pana auto rozpadło się w pył, zanim pan je kupił. Pan dał się nabrać na jakąś makerską okazję. Co pan gada, to jest jedno z najszybszych speedtesterów za 300 tysięcy milionów. Ale proszę pana, co pan gada? No co pan gada chyba? No i Essa, proszę panie, moje nowe auto spisuje się wzorowo. Ha. Pan był trzeci. No właśnie. A pan był zerowy. No prawda, ja byłem poniżej zero. Sam byłeś poniżej zero. Wiem. Właśnie, będę coś super nubem. Proszę pana, dlaczego nie stać nas na domy? Byśmy kupili sobie coś. A ile kosztuje dom Exxon? Chcesz się złożyć na dom? No dobrze. Jadę do nieruchomości. Ja już tu jestem. Będę kupował Blue Prince. Kurde, ale drogie te domy. Sprawdzam, ile kosztują domy. Chyba... Kupujemy domy? Najtańsze kosztuje 450 tysięcy. Aha. To słabo. Najdroższy 17,5 miliona. Ale po co nam dom? Ja mieszkam na ulicy. Jakbyśmy nie kupowali aut, byśmy dostali dom. No real. Ja zbieram na jakieś porządne autko. A ja mam fajne poreczki. A ty nie masz. Dobra. Jedziemy do pizzerii, ziomek? Bo ja cię jednak lubię. W mieście już znalazłem pizzerię. Gdzie jesteś? Jestem na ulicy Świętego Madisona, to jest koło garażu. Za garażem pizzeria jest. Za jakim garażem? Automotive garage? No i gdzie tu jest pizzeria niby? Za nim. Przejdź się tą ulicą dalej. To masz pizzerię, tu, już na parkingu. Tu nic nie ma. Gdzie ty masz pizzerię? Gdzie pan jest? No przy kustomizacji w garażu. No, panie, jestem też tu. O, jestem za panem. No i gdzie tu jest pizzeria? Siadaj do mnie. No dobrze. Ja to zaparkuję auto, żeby nikt nie ukradł. No, bo twoim gruzem raczej nie dojedziemy nawet do pizzerii. Ale to jest jeden ze speedtesterów. Ze speedsterów. Ale jest tylko jeden speedster. Bo lepsze są roadstery są albo dwa. Dragstery. Proszę pana, wjeżdżamy tutaj na drive-thru. Dzień dobry. Poproszę 15 Big Maców.
Ale jak to nie macie Big Maców? Jak to nie jest McDonald's? Dobra, no to weźmy tyle. Ja chcę największą salami, a ty największą margaritę. Nie, proszę pana, ja chcę kebaba 10 kilo. Dobrze, kebab 10 kilo. A ja chcę największą pizzę salami. Ile? $100? Co? Jak dacie nam jedzenie... Dobra, to ja stawiam, to ja stawiam. Nie płacimy. Beka z nich. Dobra, i tak im dałem $2. Poszukiwałem już policję. Ale im dałem fejkowe $100. Aż wyskok. Dobra, teraz leci sobie Tokyo Drift w tle. Koniec Tokyo Drifta. Rozbiłem. I równie dobrze. Koniec filmu.